W poprzednich rozdziałach poznaliśmy księgowania dokumentów zakupu i sprzedaży. Nie wchodziliśmy jednak za bardzo w szczegóły dotyczące księgowania podatku VAT. W tej części kursu skupimy się właśnie na tych księgowaniach. Zaksięgujemy sobie dokumenty zakupu, sprzedaży, zobaczymy w jaki sposób przeglądnąć te zapisy w rejestrze VAT, w księdze VAT-u w systemie. No i pokażę, w jaki sposób użyć tych zapisów do wydruku raportów odpowiednich, tak aby przygotować miesięczne zestawienie VAT-u w systemie. Przede wszystkim zacznijmy sobie od ustawień podstawowych, które odpowiadają w systemie za ustawienia VAT-u. Są to grupy księgowe VAT i odpowiednia ich kombinacja daje systemowi informację, w jaki sposób dana transakcja musi być zaksięgowana. Zaczniemy od kartoteki czy to dostawcy, czy nabywcy. Na każdej kartotece dostawcy jest pole gospodarcza grupa księgowa VAT. Tutaj kwalifikujemy tego dostawcę, zwykle tak bywa, skąd on pochodzi, czyli mamy dostawców krajowych, mamy dostawców eksportowych i mamy dostawców z Unii Europejskiej, czyli mówimy systemowi, w jaki sposób system ma traktować tego dostawcę, jeśli chodzi o VAT. Dokładnie tak samo jest w przypadku nabywców. Na kartotece nabywcy edycja ustawioną mamy grupę księgową gospodarczą VAT, która także wskazuje, w jaki sposób ten nabywca w systemie ma być pokazany. Dodatkowo to są te same grupy księgowe, czyli dla dostawcy i dla nabywcy używamy słownika tych samych grup gospodarczych. To jest jedna strona transakcji, czyli system zagląda na nabywcę lub dostawcę. Czyli stąd bierzemy gospodarczą grupę księgową VAT. Drugą stroną transakcji zawsze jest konto albo zapas, czyli coś, co wybieramy na dokumencie faktury, czyli wejdźmy sobie na plan kont, na konto na przykład kosztowe, które wybierane jest w przypadku faktur kosztowych. Jak zauważymy, mamy towarową grupę księgową VAT, która oznacza nam stawkę VAT. Tutaj w środku mamy różne stawki VAT. No i tutaj mamy powtórzoną też gospodarczą grupę księgową VAT krajowe. Ona tutaj już nie jest konieczna, ponieważ ta informacja trafi nam na dokument od kontrahenta. Czyli konto i te dwie grupy księgowe, które tutaj ustawiamy. Tak samo jest, jeśli chodzi o zapasy. Czyli zapas też przypisaną ma domyślną grupę księgową VAT. Towarowa grupa księgowa VAT, VAT 25. Czyli w tym przypadku zawsze jak wybierzemy czy ten zapas na fakturze, czy konto, które przed chwilą oglądaliśmy, system podpowie nam tą grupę. No i teraz jak to wygląda, jeśli chodzi o sam dokument, który chcemy zaksięgować.